Pozwólcie, że zademonstruję wam, jak wygląda człowiek, który przejechał odcinek leśny rajdu latarników. Jak wygląda na etapie nocnym. Jedyny skuter na nocnym odcinku rajdu latarników. Chłopaki mówili, spoko, przejdziesz, sucho jest, nie padało, będzie spoko. Przejedziesz troszkę po prawej, będzie git. No to jechałem po prawej. Skuterem? Nie. Dawaj, zmieścisz się śmiało. A ty masz klockową oponę? Nie. Nie, to jest ta testówka, wiesz, nie mogę jej za bardzo katować. Ej, dam ci dobrą radę. Zapierdalaj, póki jeszcze mamy siłę, nie? No, naprawdę. No naprawdę, wyciągniemy dawaj, cię. Wyciągniemy cię, jedź. Raczej. Honda, kurwa. Jednak ta Honda robi twarde motocykle, nie ma co. Skoro jestem w stanie jechać tędy na równi z dużymi adwenturami. Dobra, co wam mogę powiedzieć na szybko o ADV 350? Na pewno, że bardzo się cieszę, że miałem możliwość dorwać go i pojeździć sobie i w mojej opinii po prostu daje bardzo fajne możliwości, bardzo fajny komfort jazdy i jak widzieliście na załączonym obrazku, można go eksploatować no, zasadniczo na tyle, na ile pozwala łańska fantazja kierowcy. Wsyca! Dobra! Już prawie! Chyba jest! Dawaj. Jest! Dobra, dzięki! Teraz tylko ty chyba nie zmarnuj tego! Poczekaj, muszę. Dawaj gazu, gazu. Dawaj. Dobra, dzięki. Cokolwiek muszę tutaj zaznaczyć. Ten sprzęt w żaden sposób nie nadaje się do jazdy stricte terenowej. Nie na tych oponach, nie na tym zawieszeniu. To jest, wiecie, taka bulwarówka, która łatwiej będzie miała pokonywać wszelkie krawężniki, gdzie zjedziecie na szutry i będziecie mogli się bardzo fajnie pobawić, ponieważ skrzynia CVT oczywiście jest zastosowana, ale jest ona zastosowana w dość ciekawy sposób. I po wyłączeniu kontroli trakcji, którą macie tutaj oczywiście w standardzie i ona jest dwupoziomowa, po jej wyłączeniu na tylnym kole z dołu jest na tyle dużo mocy, że faktycznie jakimiś tam delikatnymi boczkami można było nawet polatać, czy w zakręcie sobie pomóc tego gazu. Co za tym idzie, ruszając pod świateł, no zawsze ten motocykl będzie startował bardzo szybko i bardzo sprawnie. Bardzo duży plus tego motocykla, jak fajnie, jak płynnie on przyspiesza, jak ile ma tej mocy z dołu. Nawet Michał, który jechał za mną 500, się dziwił, że tak mu odchodziłem. Znaczy nie spodziewał się, wiecie, mam mniej dużo mocy, ale mimo wszystko nie spodziewał się tego, jak sprawna jest to maszyna. No i przede wszystkim, kurczę, no wygląd tego sprzętu jest
nietuzinkowy. Niby skuter, ale siedzi się inaczej. Jest ta kierownica, standardowa, motocyklowa, w ogóle z takimi świetnymi, długimi riserami. Zawieszenie szoła. Tutaj centralnie bezkluczkowy dostęp do motocykla. Standardowo już jak na Hondę mogę się przyczepić do wyświetlacza, bo ten nie jest jakoś specjalnie czytelny. Niemniej jednak obsługa jego jest tutaj za pomocą tych przycisków na kierownicy. Jest banalnie prosta i mamy wszystkie informacje, które tylko są nam potrzebne, łącznie z zasięgiem, spalaniem chwilowym, ładowaniem, temperaturą czy to silnika, czy no chyba tutaj akurat nie silnika, a zewnętrzną. Także jest git. Kontrola trakcji, przytrzymujemy przycisk i już jest wyłączone. Bajka. Stacyjka z takim standardowym patentem. Mamy włączony zapłon, przekręcamy na seat fuel i wtedy możemy otworzyć klapkę wlewu paliwa, możemy otworzyć siedzenie, to akurat nie odskakuje samo z siebie. Pod spodem miejsce na dwa jety bez najmniejszego problemu. Myślę, że Integral 1 przynajmniej tutaj wejdzie. No i tak wyłączony motocykl, odchodzimy, sam się wyłączy. Świetne. Powiem Wam, jestem naprawdę zaskoczony tym motocyklem, na ile sprawnie on sobie wczoraj dał radę. Ja musiałem go oczywiście oszczędzać, bo wiecie, to jest testówka jeszcze. Niemniej, no na pewno jedno wielkie zaskoczenie. I to jest jeden z tych skuterów, maxi skuterów, które chciałbym widzieć w swoim garażu. Silnik daje na tyle dużo mocy i możliwości, żeby już dobrze się nim pobawić. Jest wygodny, nawet ja dwumetrowiec się bez najmniejszego problemu na nim mieszczę. Przyjęcie pozycji takiej bardziej sportowej też nie jest na nim jakoś specjalnie trudne. A, już wiem, do czego miałem się przebić. Na pewno miałem się przebić do świateł, bo o ile mijania są ok, to długich tutaj nie ma praktycznie. Wczoraj w nocy nic nie było na nich widać. To jest pewien mankament. A tak, no cóż, spójrzcie tylko na niego. Dobra, lecę dalej po następną chądziawkę. Tymczasem.